W piękny, upalny dzień na północy, pod stertą szmatek i starych kocy, szedł bardzo szybko, lecz jednak wolno. Nie szedł po trawie, lecz drogą polną. W czerwonych kapciach, co dostał od mamy, ubrany w stare, podarte łachmany, gwiżdżąc w czasie tej swojej wędrówki, miał plecak wypchany od pysznej wałówki i szedł tak, kurwa mać, chuj wie dlaczego i chuj wie dokąd i chuj wie którędy. Może chciał dojść gdzieś ważne miejsce, a może po prostu był pierdolnięty.